No, cześć, witam wszystkich. Dzisiaj sobie dla odmiany wypolerujemy ametyst, jakbyśmy go nie polerowali już od paru dni w sumie. No, to będzie dzisiaj ametyst żyłowy, część kolejna. Ładne są te skały, więc po prostu no, ja to robię z przyjemnością. Generalnie są bardzo urocze. Nie będę tego moczył, bo już to pokazywałem po cięciu, a teraz będę pokazywał po szlifowaniu. To widzimy się za chwilę. Na razicho. No i 6000. No, zaczęliśmy zabawę z kawałkiem takiej skały, a skończyliśmy zabawę z kawałkiem takiego eksponatu. Bardzo ładnie to wyszło. Co jeszcze ładnie tak przejedziemy. Ok. Tutaj mamy jakąś krystalizację. Prawdopodobnie kwarc. Tutaj zaczyna się ametyst. Bardzo ładnie widać, jak pojedyncze ząbki się wytrącają. Jak się zaczęły krystalizować. Bardzo ładnie to wygląda. Tutaj jest taka piękna scena. Też dużo takich ząbków kryształowych możemy podziwiać. I to wszystko jest na naprawdę bardzo fajnym polerze zrobione. Także naprawdę epicko to wyszło. Jest to w sumie jeden z najpiękniejszych... No nie skłamię, jest to jeden z najpiękniejszych kamieni, najpiękniejszych skał, jakie w ogóle widziałem. Oprócz kamieni szlachetnych, no ale to jest... trzeba wspomnieć, że jest to kamień polski. Takie kamienie są do znalezienia w Szklarskiej Porębie. Także naprawdę... Naprawdę coś pięknego. Śliczne jest. No pięknie to wyszło. No, jestem zachwycony. No i połysk. Tak to wyszło. Cudnie. Po prostu cudnie. Ekstra. No dobra. To widzimy się w następnym odcinku.